Mr. Kokosfly Cześć, z tej strony Kokosfly, a ty jest osobiście i z twarzą numer 14 A te miejsce tego kapelusza poznacie za chwilę, także oglądajcie Dzisiaj będę mówił o fanpage'u na Facebooku o rozwiązaniu konkursu, który zorganizowałem w e, Let's Play, w gameplayu Alliance Colonial Marines, o przejściówce Alliance Colonial Marines, czyli o let's playu tej gry, oraz o czwartej rzeczy, jaką jest specjalna 1500 widzów, także oglądajcie do końca. Kwestia pierwsza, jeżeli chodzi o Facebooka. Strona na Facebooku została wreszcie założona, na pewno wielu z Was tego, tego oczekiwało. Wielu z Was również podejrzewało, że strona prędzej czy później będzie założona. Otóż i jest. Dzięki temu będę mógł z Wami być w jeszcze lepszym kontakcie. Będziecie tam mieli dostęp od razu na ścianie, na Facebooku, jeżeli polubicie tą stronę, do czego oczywiście Was zachęcam. Będziecie od razu widzieli, jakie gameplaye, jakie let's playe się pojawiają u mnie na kanale, ponieważ będę tam wrzucał każdy filmik, a ponadto będę wrzucał również linki do Artykułów, które pojawiają się na livespot.pl oraz do wszelkich innych rzeczy, do jakichś ciekawostek, do jakichś ciekawych filmów, które uznam za, że warto się z Wami nimi podzielić. Strona to jest facebook.com, łamane przez Mr. Coco's Flight, zresztą link macie cały czas na tym filmiku, nie wiem, po tej czy po tej stronie, to już tylko wszystko zależy od mojej fantazji tak naprawdę, także zachęcam Was do tego, żebyście polubili tą stronę, każdy będzie oczywiście anonimowy, no i możecie do mnie oczywiście tam też zagadywać i pisać, chociaż wolałbym, żeby komentarze były dawane pod filmikami, a nie pod postami na fejsie, no ale to wiadomo, że nie zawsze tak będzie. Druga sprawa to jest rozwiązanie konkursu, który przeprowadziłem bodajże w w, w, w piątek 4 dni temu. E, konkurs był w ramach wykokosanego FPS Multiplayer numer 13 i to był gameplay z Multiplayera Alliance Colonial Marines, można było wygrać. Proszę cię, nie teraz. Można było wygrać kod na dowolnie wybraną grę w platformie dystrybucji cyfrowej CD Projekt na platformie dystrybucji cyfrowej CD Project. i ogłaszam wszemi wobec, że zwycięzcą konkursu został Agnel.pl. Także gratuluję ci Agnel z całego serca. Um, że to wygrałeś i pewnie już w tej chwili dzierżysz kod i wybrałeś już sobie jakąś grę. Także podziel się ewentualnie z nami tutaj w komentarzach, co dla siebie wybrałeś i. Jestem po prostu tego dosyć ciekawy i zachęcam was do tego, żebyście brali udział w tych konkursach. Mam nadzieję, że one się będą pojawiały częściej. Trzecia rzecz to jest przejściówka, tak zwana przeze mnie let's play, tak zwane w gwarze youtube'owej gry Aliens Colonial Marines. Ja postaram się z tym dosyć szybko uwinąć, ponieważ 26 marca wejdzie gierka BioShock Infinity. Ja jestem bardzo wielkim fanem serii BioShock. Niestety BioShock 1 który był mnie na kanale, nie udało mi się go dokończyć z powodów technicznych. Po prostu program do nagrywania nie chce tego nagrywać, czy to Fraps, czy TMS, MSI Afterburner, nic nie chce tego nagrywać. Nagrywa się samo audio, a to niestety nie wystarczy. Już mi się nie chce z tym kombinować, i chrzanieć, jakby to ustawić, żeby to było nagrywane. Więc na razie na moim kanale w ramach przejściówki z Aliens Colonial Marines Także oglądajcie i komentujcie, jeżeli macie jakieś uwagi do tej serii. I ta seria będzie tak, jakby poboczna: czyli, że postaram się nagrywać dużo odcinków, wrzucać Wam coś codziennie do 15 minut maksymalnie, a jednocześnie później w ciągu dnia wrzucać normalne gameplaye, multiplayer, czy to z Battlefielda trójki, czy z jakiejkolwiek innej gry, która jest u mnie na kanale i którą Wy lubicie oglądać. Także te let's playe po prostu będą tak, jakby. Niejako obok e, aktywności mojego kanału, ale one również będą, także zachęcam Was do tego, żebyście je oglądali. Bo to jest dla mnie bardzo fajna sprawa, nagrywać dla kogoś, a nie żeby to miało jakąś szalenie skromną ilość widzów. Chociaż i tak przejdę tu do końca i postaram się przejść to jak najszybciej. Czwarta sprawa to jest specjalna 1500 widzów, przełożony ze specjala na 1000 widzów, awansował na 1500 widzów. Jako, że 1500 widzów stuknęło mi całkiem niedawno i postanowiłem tak to nazwać. I właśnie z tego specjala pochodzi rekwizyt w postaci tego fajnego kapelusza, i też jeszcze będzie się działo, także czekajcie na to. Będzie śmiesznie, mam nadzieję przynajmniej. Zrobiłem ten specjal z pomocą Pini 515 Pauliny. Dzisiaj go nagrywam, właśnie jestem po nagraniu. Dzisiaj, czyli w poniedziałek 11. Jestem po nagraniu tego specjala. On się pojawi niebawem. Muszę go jeszcze oczywiście wyedytować, zrenderować, dodać coś fajnego, coś tam uciąć, coś tam poprawić i on się u mnie pojawi. Mam nadzieję, że będziecie czerpali z niego przyjemność. <noise> I nie traktujcie go poważnie. Tak, to jest po prostu zabawa i gra, a, a ja tak naprawdę taki nie jestem. Ale chciałem się tak trochę powygłupiać. No, jestem ciekaw, jak go przyjmiecie de facto, bo jest taki trochę dosyć dziwny i. No nie wiem, jakby by go tak nazwać, taki zmanierowany, że tak powiem. No i cóż, i to by było chyba wszystko w osobiście i z twarzą, które trwało rekordowo krótko, bo ponad, nieco ponad 6 minut. Także pamiętajcie o tym, fanpage na Facebooku również znajdziecie do niego link pod faku kanału, e, także nie musicie, nie musicie przewijać e, tego, tego filmiku. Znajdzie, go, go, znajdziecie go również w opisie, o czym zapomniałem dodać w odpowiedzi jednej części tego nagrania. No tak, tak, tak. No i pozdrawiam was. Pozdrawiam was. Pozdrawiam was żołnierze do zobaczenia na polu walki. Trzymajcie się. Hej, hej.